Kilka lat temu miałem ogromną przyjemność pracować i występować z orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej w jej pięknym nowym budynku. Rzeczywiście była to dla mnie wielka przyjemność, bowiem orkiestra nie tylko profesjonalna, ale pełna entuzjazmu, a publiczność niezwykle życzliwa. Dlatego też bardzo miło mi złożyć serdeczne życzenia z okazji kolejnych urodzin Filharmonii. Życzenia zarówno muzykom, pracownikom, jak i publiczności. Jak najwięcej pięknych, ambitnych programów przy wypełnionej, pełnej sali. Hey guys, John Karabi from the Dead Daisies, and I just wanted to wish the Gorzów Philharmonic Orchestra a happy 7th birthday. We had a great time with you guys, and I hope we can get to do it again soon. So, I'm having a cocktail for your birthday, and I'll see you guys soon. See ya! Happy birthday! Z okazji 7 urodzin Filharmonii Gorzowskiej chciałabym życzyć wszystkim sympatycznym jej pracownikom oraz wspaniałym melomanom wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Dorota Miśkiewicz. Dzień dobry. Publiczności Gorzowska. Ja bardzo gorąco chciałabym Państwa pozdrowić, bo no nie będę ukrywać, że wspomnienia koncertu Gorzowskiego z piosenkami Agnieszki Osieckiej ciągle noszę w sercu i bardzo Państwa przytulam, dziękując za mnóstwo pięknych momentów, wspólnych chwil, które spędziliśmy w trakcie tego wieczoru. Ja życzę Państwu, żeby Państwo cieszyli się z miejsca kulturalnego, które Państwo mają, które jest naprawdę niezwykłe, bo nie tylko sam budynek, który budzi mój wielki podziw, ale przede wszystkim ten wspaniały zespół muzyków, młodych muzyków ze wspaniałą energią i chęcią do pracy, jak i zespół administracyjny, który pracuje trochę jakby od tyłu i Państwo nie widzą tych ludzi na co dzień, ale także dyrekcja. To wszystko razem sprawia, że jest to miejsce, do którego bardzo marzy się, żeby wrócić. A ja marzę o tym, żeby Państwu znowu coś zaśpiewać, co mam nadzieję się wydarzy. Serdecznie Państwa pozdrawiam i przytulam do serca. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, droga Filharmonio. Z okazji 7 urodzin tejże instytucji, czyli Was wszystkich, zarówno orkiestry, cudownej, fantastycznej, młodej orkiestry, wszystkich pracowników i także melomanów, życzę wspaniałych koncertów, życzę pięknego repertuaru, cudownych wykonawców, wspaniałych dyrygentów. Życzę, aby sala zawsze była wypełniona po brzegi, jak i również nad kompletów. Życzę, żeby koncert każdy przynosił wiele satysfakcji zarówno i artystom, jak i publiczności, czyli Państwu. Wszystkiego, co najlepsze. Wielkie życzenia dla Państwa z powodu 7 rocznicy. 7 rocznica to bardzo niewiele, ale życzę, żeby była 70. Ale pamiętam wykonanie 7 symfonii Sibeliusa. Jeżeli ktoś coś pamięta, to jest wielkie szczęście. Bo czasami się nic nie pamięta, co było, co będzie. Także życzę jak najlepiej, żeby wszystko Państwu się układało. No i to jest początek rozwoju orkiestry. Życzę, żeby była 100-letnia rocznica i żeby tutaj Pan Prezydent złożył życzenia. Ale ode mnie są jak najcieplejsze, jednak najbardziej szczere. Witam serdecznie cały Gorzów Wielkopolski, a przede wszystkim chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia Filharmonii z okazji 7 urodzin oraz pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich melomanów. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia. Marcin Wyrostek. Dzień dobry Państwu. Prośba o nagranie tego materiału spotkała mnie właśnie w drodze na szczyt. Z tego szczytu chciałabym, jeszcze mam kawałek, ale stąd chciałabym Państwa serdecznie pozdrowić i pamiętam te nasze spotkania, wspominam je jako coś bardzo wyjątkowego i pamiętajcie Państwo, są 3 największe siły uderzenia. Miłość, natura i muzyka. I tych 3 sił uderzeń życzę Państwu na wszystkie te następne lata. Te życzenia składam również na ręce Panów Dyrektorów, Mariuszu, Jacku. Pozdrawiam Was serdecznie, pozdrawiam również muzyków, wszystkich pracowników administracji. No i cóż, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dobry wieczór Państwu. Marek Żebrowski z tej strony. Witam Państwa
z mojego gabinetu w Polish Music Center na University of Southern California w Los Angeles. Witam szczególnie serdecznie muzyków Filharmonii Gorzowskiej i ich melomanów, którzy wiernie przychodzą na wspaniałe koncerty. Bardzo miło się nam współpracowało akurat rok temu i chciałbym przekazać jak najlepsze życzenia i pozdrowienia tej miłej, młodej, zwartej i zawsze gotowej do jak najlepszego koncertu orkiestrze. Dobranoc, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w Gorzowie.